Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wystąpienie pana posła Zbigniewa Ziobry trochę przypomniały mi tak dawno wypowiedziane słowa przez pana najbliższego politycznego sojusznika, przyjaciela, pana posła Mateusza Morawieckiego, który pozwolił sobie na zdanie, które być może przejdzie w historii jego aktywności politycznej jako jedyne prawdziwe. Komentując właśnie pana osiągnięcia w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, powiedział: "Nagłośniej ryczy krowa, która najmniej mleka daje". Panie premierze, pełna zgoda. Dzisiaj pan to potwierdził, dokładnie tak jest. Ale widząc to energiczne pana wystąpienie z charakterystycznym, lekko purpurowym zacięciem, tak się zastanawiam, dlaczego pan taki nie był aktywny na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, którą tak pan dzisiaj bronił. Proszę powiedzieć, ile razy pan był na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa? Chociażby w tym roku. Zero. A proszę powiedzieć, w ilu głosowaniach pan brał udział w jawnych? Zero. A teraz uwaga, a proszę powiedzieć, ile pan zarobił w KRS-ie? Nie zero. 40 tysięcy, circa? 30 kilka? O właśnie. Panie pośle Kaleta, Krajowa Rada Sądownictwa za waszych rządów nie działa jak hiszpańska. Działa jak wasze spółki Skarbu Państwa. Zrobiliście sobie z KRS-u Krajową Radę Szmalu. Gdzie są panowie? Panowie Kownacki, panowie Mularczyk. Powiedzcie dzisiaj śmiało opinii publicznej, ile zarobiliście w KRS-ie? 100 tysięcy? 120 tysięcy? No na litość boską. A jakie są efekty tej pracy? Wydłużające się kolejki w sądach? Wakaty na stanowiskach sędziowskich? Postępowania przeciwko praworządności? Miejcie odrobinę honoru. Miejcie odrobinę godności. Bo to, że przegraliście wybory, to cała Polska wie. Przepraszam. Poza 194 osobami, cała Polska wie, że przegraliście. Jeżeli, panie Zbigniewie, do tej pory nie nauczyliście się odchodzić z godnością, nigdy nie jest za późno na naukę. Można. I Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak powiedział pan przewodniczący Budka, wróci na swoje konstytucyjne tory. Skończy się bezprawie, skończy się niesprawiedliwość, a w Krajowej Radzie Sądownictwa będą zasiadali ci, którzy dadzą największą rękojmię niezależności od polityki. Nie będzie tam partyjnych kacyków, którzy pilnują głosowań. Panowie Mularczyk, panowie Kownacki, Krajowa Rada Sądownictwa jest wielkim osiągnięciem okresu transformacji ustrojowej, o którą walczyli tutaj wszyscy, od prawa do lewa. A wy se zrobiliście z niej dojną krowę. Koniec z tym. Polacy powiedzieli dość. Dziękuję bardzo panu posłowi.